Cześć, witajcie w FIFA 14 Ultimate Team. Dzisiaj zagram jeden meczyk, to będzie w dwóch partach, ponieważ mam ograniczenia 15-minutowe, więc raczej będzie w dwóch. Bo tak się nie zajmuje 20, coś tak. Musi być w dwóch. Mój skład się nigdy zmienił. Ale to byłby drugi skład builda. No trzeci skład. Mamy gościa, co ma czerp, logo z Rosji, a coś tam chodzi. Nie będę tu grał, skład do opóźnienia. Dobra, skład przeciwnika. Ojej. No, zdajcie. Santana, Quentrao. Jest taka najwyższa kółka. To jest słabe. No, zaczyna. Na to. O, nie wiem, czy to jest nocny. Na niestety spalony. To spalony był, o, tak samo ładnie przejął. Ronaldinho. Jakby co, gra na PlayStation 3, jakby kto chciał, bo ja zapowiadam 0123, PlayStation Network, może można zagrać ze mną. A to oczywiście na PlayStation 3. Wtedy nagram za nim. No z chęci. Chętnie nagram za nim. Tak? No jeszcze taki średni. Pan biegnie tutaj. Zagranie na lukę. Odlecie końca. Objawiamy. Grałem w 2013. Na średnim się nie grało. Ale to dobra interwencja. Naszego naprawa i bajdę Fellera. Dobra. No i będzie ryskowanie. Ale nie potrzebnie strzelałem. O kur... A mi zjechał. No też nie. Należała.
Teraz się zanudzę, nie? No dobra. 5 minut, jeszcze 10, będziemy musieli zrobić tą przerwę. Będzie tam zacząć. Fajnie, fajnie. Jaki błąd w przyjęciu piłki. Aj, szkoda. Dobra. No, no to się kłani. Aj, mam zdrowie. Coś widzicie z tego wytrącznego? Ronaldinho, Ronaldinho! Jest! Wynikło! Punteran! Będzie teraz kupić na tej grze, bo wygrana była... Naprawdę, ostatnio coś tam było... Wygrałem sobie... Wygrałem trzema bramkami... A potem dojdzie mi w tej grze. My zakończył się remisem. Remis był 4-4. No ale z tego, znaczy ja był remis. Jeden punkt to można, nie wiem, jeden punkt się przydaje, no, no ale nie zawsze. W mojej sytuacji to punkt nie przydaje. Ale dobra, nie ma przypominać, gramy. To środkowanie nie. Nie chcę. Armero. Zagranie do biegionego. Uuu, ja go zrobiłem. Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Ronaldinho. Stary, dawny Ronaldinho. To jest właśnie Ronaldinho. Lubi grać, lubi grać. Z tego, że jest wolny, ale lubi. Powtarzam to chyba 10 raz, no ale 10 raz. Dobra. Fajnie, fajnie, dobra. Ten strzał. Ale. Ja piłkę do Osvaldo. Osvaldo chciał tam podać, ale mu nie wyszło. A ja mu też nie wyszło. I Ronaldinho czy doskoczy? Doskoczy. I teraz kim cieknie? Cztery zero! Cztery do jajca! Jak ktoś woli. Prosto w okienko! No, tak można grać całe życie. Ronaldinho. Prawie wyszło. Osvaldo, 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 czaruje tutaj Osvaldo. Mamy chyba rzut wolny. Oni? Oni, jejku. Dlaczego oni? Tak, Morata. Jest to festiwal bramek w moim wykonaniu. Już coś im się tak dzieje.
Tak ja zawsze mam mało energii. Aj, jej tato nas spalony. Idziemy do tego przerwać. Powiedziałeś, że nie przeważam, ale jest to festiwal bramek. Coś mu więcej chciałbym. Ale to ściągnął. Dinio. Dinio, dinio! No i to jest dobre wyszukowanie. Trzeba wykorzystać radio. Plusy tej gry. Plusy jak strzela z główką, a minusy jest jak tobie coś strzela z główką. Więc to jest śmieszne troszeczkę. Robi pan ślizg? Dobrze, dobrze. Uj, ale błąd. Dobrze. No nie! Uj, kota ma piłkę. Zaraz na piłkę. Magik. To było. Dobrze, Weidenführer! Tak trzeba grać! To jest dobre podejście. Dobre! Okej, Weidenführer! Piękna interwencja! O, nie wiem, tu nie interweniował Feju. Wydawało, że poszło po jego ręce. Fajne fele, pięknie gra. Dobra. Morata. Luis Gustavo go goni. Nie rozumiem, co tu było. Szczerze. A próbowałem strzelać. Na jego miejscu bym nie strzelał. Ale dobra, muszę teraz zrobić ferwę wsparcie. No. Do zobaczenia w drugim parcie.